Wczoraj przyjęliśmy oficjalne zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych kierowanych pod adresem prezydenta naszego miasta. W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie o przestępstwo z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. W związku ze sprawą został zatrzymany 22-letni mieszkaniec naszego miasta. Niewykluczone, że usłyszy on zarzut gróźb karalnych kierowanych pod adresem prezydenta. Za to przestępstwo grozi odpowiedzialność karna pozbawieniem do lat 2.